Siemeneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem wam pokazać coś takiego. Tutaj jestem nad strumieniem koło miejscowości Regut. Regut leży obok miejscowości Celestynów w gminie Celestynów w powiecie otwockim pod Warszawą. I mamy tu doskonały obraz tego, jak wygląda po prostu susza w Polsce. Teraz mamy końcówkę września, gdzie teoretycznie powinno, tu gdzie teraz stoję, to powinno być w huk wody. Tam mamy, zaraz pokażę to. Mój kochany piesek Tofik. Tutaj mamy koryto strumienia, który powinien teraz płynąć, a naprawdę nie płynie. Więc to pokazuje doskonale, jaką mamy suszę w kraju, jaki jest ogólny stan hydrologiczny wód. Bo jest to katastrofa. Zobaczcie, ten piach to jest normalnie suchy, to nawet wilgoci nie ma. Tu normalnie to powinna płynąć woda, tu powinno być od cholery wody. Zobaczcie, a koryto strumienia jest suche. Ja normalnie stoję w samym środku koryta strumienia, gdzie teraz powinno być metr wody albo półtora, a naprawdę nie ma tu nic. Gdzie jestem po prostu przerażony tym, że no zobaczcie, jak to wygląda. Tu normalnie to jest pełno wody, tu jest jedno wielkie jezioro i nawet rowerzyści, którzy uprawiają NTB, nie mogą przejechać, bo nie da się tędy. No tak jest głęboko. A teraz zobaczcie, że ja normalnie sobie mogę po tej skarpie zeskoczyć, wejść sobie tutaj. To tu mamy ostatnie głębokie miejsce z wodą, jakie się zachowało. Ja mogę sobie normalnie tym właśnie tym sztucznym jeziorkiem, bo tak to nazywam, pochodzić. O, tam mamy dopływ. Tam mamy dopływ, o, jak widzicie, dopływ strumienia, który idzie z miejscowości Regut. Coś tutaj niby płynie. Coś tutaj widzicie. Coś tutaj niby płynie, ale nie płynie to tak, jak płynęło rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, 10 lat temu. Ja po prostu mówię, że to jest dawny cień tego strumienia, który tu kiedyś naprawdę płynął. I to było coś, to już naprawdę był strumień. A zobaczcie teraz, jak to wygląda. Przecież to się prosi o klęskę żywiołową jak cholera. Stan wody jest katastrofalny według mnie. Bo powiem wam naprawdę tak, tutaj to powinno być od groma. O, tutaj ja już się zacząłem zapadać. Tutaj już czuję, że jest woda pod ziemią. Na niedużej głębokości, ale jest. Na głębokości około 6-7 cm i czuć wodę, że jest wilgoć, że woda płynie. Ale zobaczcie, no to jak to wygląda. To naprawdę to jest dla mnie przerażające, bo tutaj to powinno być od cholery wody. I powinno być ogólnie wszystko to zalane. A po prostu naprawdę, no mamy suszę. I właśnie to jest dla mnie po prostu przerażające, że każdy wie, o co chodzi, ale nie każdy wie, z czym co się je. A nagrywam ten film tylko dlatego, żeby pokazać wam, że naprawdę żyjemy w czasach, które nie są zbyt komfortowe dla nas, że po prostu stan hydrologiczny się zmienia. Zobaczcie, że Afryka się zaczyna zazieleniać na nowo, a Europa Północna zaczyna pustynieć. No. Niestety. Niestety. Gdzie normalnie to się przechodziło po takiej kładce, przez ten mostek. Gdzie tu było od...
Gdzie to było od cholery, powiem wam szczerze, wody. A teraz nie ma po prostu nic. Tu powinna być woda, tu powinien być szum wody, tu powinien strumień płynąć, a nie płynie po prostu nic. Ja po prostu jestem przerażony, że strumień, który znałem od dzieciaka, który był zawalisty, bo taki szum wody tu szedł, kurde, jak to fajnie wyglądało, to po prostu teraz z powodu katastrofy hydrologicznej, którą mamy obecnie w kraju, to przestał płynąć. To jest jego koryto. Tu powinna płynąć woda. Tak to wygląda. To powinno niektórym osobom dać do myślenia, że to, co pierdolą ogólnie media społecznościowe i telewizja państwowa, to jest gówno prawda. I co pierdolą nasi rządzący w kraju, to jest naprawdę bujda na resorach. Stan wód hydrologicznych jest katastrofalny. Stan wód w Polsce jest katastrofalny po prostu. Naprawdę. Trzymajcie się. Piorun Boża Elektryk.